Czyli witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, no i tak naprawdę chyba ostatnim odcinku, z tego względu, że przerobiliśmy sobie najważniejsze zagadnienia związane z Gatsbym, no i w sumie z Reactem, ponieważ tak jak widzieliście, zaczynałem od początku. Dzięki tym wszystkim zagadnieniom możecie teraz zacząć interesować się tym głębiej, ponieważ nie ma co, żebym ja przedstawiał całą dokumentację. Warto jest stworzyć sobie samemu jakiś projekt, przerobić go od początku do końca, nauczyć się pewnych rzeczy i wtedy na pewno to wam bardziej pomoże niż oglądanie tego kursu. Kurs miał być dla początkujących. Jeżeli byliście początkującymi i czego się nauczyliście z tego kursu, to bardzo się z tego powodu cieszę. Jeżeli chodzi o animację, jest to naprawdę obszerny temat i z tego względu radziłbym najpierw zahaczyć o podstawy animacji, czyli o zwykłego CSS-a, a dopiero potem wchodzić w takie biblioteki jak Flamer Motion albo GSAP. Ponieważ musicie wiedzieć takie rzeczy, jak na przykład to, że nie możemy animować szerokości, wysokości, paddingów czy marginesów. Jest jeszcze kilka właściwości, których nie możecie animować, no i fajnie by było, jakbyście o tym wiedzieli. A prawda jest taka, że możecie animować tylko 3, także o tym warto poczytać. Dzięki temu, co pokazałem w tym kursie, możecie zrobić jakąkolwiek stronę chcecie. Oczywiście nie zrobicie drugiego Facebooka, ponieważ Gatsby do tego tak naprawdę nie służy. Natomiast jeżeli ktoś kiedyś poprosi waszą stronę lub będziecie mieli jakieś zlecenie, gdzie będziecie musieli napisać albo wizytówkę, albo jakiegoś małego bloga, lub tak naprawdę sklep, bo e-commerce w Gatsbym też już naprawdę fajnie działa. Natomiast w tym kursie nie będę poruszał płatności, ponieważ w sumie jest to taki bardziej zaawansowany temat. Sam płatności robiłem tylko raz, w sumie nawet dwa. Także mógłbym to w jakimś stopniu źle przedstawić lub nie powiedziałbym tego, co powinienem powiedzieć. Także co, wielkie dzięki, że oglądaliście. Natomiast w tym odcinku powiem jeszcze o jednej rzeczy, którą jest SEO. No i czym jest to SEO? Jest to optymalizacja strony internetowej pod wyszukiwarki. Chodzi o to, aby wasza strona była jak najwyżej indeksowana w hierarchii. Na przykład jak wpisujecie frazę w Google. No i SEO, czyli odpowiednie słowa kluczowe w waszych metadanych, no i odpowiednie opisy, czyli description. I tutaj znalazłem fajne zdanie o description, które można przytoczyć. Zawartość meta description nie ma wpływu na pozycjonowanie strony internetowej, ale jest ona ważna z innego powodu. Treść tych opisów, które wyświetlą się po wyniku wyszukiwania, może wpłynąć na użytkownika. Jeżeli te opisy będą dobre, no to ktoś wejdzie na waszą stronę i dzięki temu będzie to o wiele lepsze niż jakby miała być pozycja wyżej. Aby zadbać o wasze SEO na stronie, musicie pamiętać o czymś takim, czym jest React Helmet. Takim komponentem oplatacie całą stronę, a następnie możecie tam w środku uwzględnić meta tagi, title lub kilka innych fajnych rzeczy, związanych oczywiście z SEO waszej strony. Możecie na przykład używać Rich Routera, aby zdobywać waszą lokację na waszej stronie, czyli na jakiej tak jakby ścieżce jesteście, no i na przykład po to dostosowywać title strony czy też opis. No i co, wielkie dzięki, że oglądaliście. Ja sobie robię przerwę jakieś 2 tygodnie, ponieważ trochę czasu poświęciłem na ten kurs i trochę mi to zajęło. Także teraz trzeba trochę odpocząć, no i wrócić do nagrywania już za jakiś czas. Także wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, mam nadzieję, że wam dzisiaj do czegoś ten kurs przydał. Cześć!